14-15 sierpnia. To tradycyjnie Noc Krakowia Sakra. W tym roku 11 edycja. Przewidzieliśmy w programie 13 koncertów, 11 wystaw i 2 spektakle. Jest to przede wszystkim wydarzenie dla wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów, i wydarzenia bezpłatne. To wielkie przedsięwzięcie, które jest przedsięwzięciem nie tylko organizacyjnym, ale przede wszystkim przedsięwzięciem duchowym. To jest pokazywanie mieszkańcom Krakowa i gościom przyjezdnym całej różnorodności Krakowa, religijnego Krakowa, duchowego Krakowa. To jest pokazywanie tych rzeczy, które normalnie się nie widzi. W tę noc klasztory otwierają swoje podwoje, klasztory pokazują swoje skarby, na ogół zamknięte w różnego typu sejfach. Pokazują także swój dorobek. Nowochódzkie Centrum Kultury wspólnie z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku przygotowuje, z reguły to była jedna, dwie wystawy, w tym roku poszliśmy troszkę szerzej, zrobiliśmy większy program, przygotowaliśmy 4 wystawy w 3 krakowskich klasztorach oraz w Staniątkach.